Śmy tulmy się jak dziadki do serca Maryi Matki. Czy nas nęka życia trud, czy to winy czerni brud? Idźmy, idźmy ufnym krokiem, z rzewnym sercem, z zawym okiem. To serce zna dzieci głos, odwróci bolesny cios. Ach, to serce dobroć sama, najczulszej z córek Adama, jest otwarte w każdy czas. Samo szuka, wzywa nas. Pójdźcie do mnie, dziadki moje, wyczerpnijcie łaski zdroje. Kto mnie znajdzie, życie ma, temu Syn zbawienie da. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Jak dobrze, że tu jesteśmy, jak niezwykle, że Pan Bóg pozwala nam ten poranek rozpocząć w tym miejscu i przez wstawiennictwo naszej Najlepszej Matki przyzywać potrzebnych nam łask na drogę życia. We wspólnocie kapłańskiej sprawujemy tę najświętszą ofiarę, obejmując wszystkie intencje was, szlachetni pielgrzymi, i polecając nasze wspólnoty parafialne, tych, którym obiecaliśmy modlitwę. Intencje szczegółowe. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janiny z okazji dzisiejszych urodzin, a także za całą rodzinę i za bliskich zmarłych. Intencje sprawuje ksiądz Łukasz z parafii świętego Józefa Rzemieślnika ze Swarzędza. Ksiądz Piotr modli się w intencji pielgrzymów z Jazowska, ksiądz Jerzy w 38. rocznicę ślubu dla pewnej rodziny, obfitość łask i Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej. Ksiądz Andrzej uprasza ufnie zdrowia dla Katarzyny. Intencja o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Matyldy, jej rodziców i brata podejmuje ksiądz Marek. Ja modlę się w dniu urodzin Aliny z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o obfitość Bożego błogosławieństwa, potrzebne zdrowie dla całej rodziny, a o szczęśliwe narodziny wnuka. Stając na tym miejscu, uświadamiamy sobie naszą słabość i grzeszność. Dlatego na początku przyzywajmy Bożego zmiłowania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Chryste, Chryste, eleison. Chryste, Chryste, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, módlmy się. Boże źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy Eliasz przyszedł do Bożej Góry Choreb, wszedł do pewnej groty. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz zaś odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Pan rzekł do niego: wyruszaj w swoją powrotną drogę ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Syrii. Później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po Tobie. Oto słowo Boże. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja. 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 Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, drodzy bracia, siostry pielgrzymi z różnych regionów Polski, urzeczeni jesteśmy tym szczególnym miejscem. Fatima na stałe wpisała się w dzieje Portugalii i w dzieje świata. Wydarzenia z roku 1917 ciągle przywołują w nas potrzebę modlitwy i nieustannego zwracania się do Matki Bożej. Też w jakiś sposób domagają się od nas ciągłego nawrócenia. Ostrzegają ludzkość, aby nie stawała po stronie zła i nieprawości, aby nie stawała po stronie smoka, który ogniem zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca na ziemię. Ostatecznym zaś celem człowieka jest niebo. Tam jest nasz prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski z otwartymi ramionami oczekuje wszystkich ze swoją miłosierną miłością. Bóg chce, by nikt nie zaginął, nie zatracił się, dlatego dał nam swojego Syna, aby szukał i zbawił to, co zginęło. Powodowana macierzyńską troską Najświętsza Maryja Panna przybyła tutaj do Fatimy, aby zażądać od ludzi, by nie znieważali więcej Boga, naszego Pana, który już dosyć został znieważony. Przemawia: bo jako matka boleje, kiedy zagrożony jest los jej dzieci. Dlatego wzywa pastuszków: módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie, ani się za nie nie umartwia. Mała Hyacynta głęboko odczuwała tę boleść Matki Bożej, heroicznie składając samą siebie w ofierze za grzeszników. I pewnego dnia, kiedy zapadła już razem z Franciszkiem na chorobę, która przykuła ich do łóżka, Maryja Panna odwiedziła ich w domu. Jak opowiada sama Hyacynta, Matka Boża przyszła odwiedzić i powiedziała, że już wkrótce wróci, aby zabrać Franciszka do nieba.
Mnie zaś zapytała, czy chcę nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam tak. A kiedy zbliżyła się chwila odejścia Franciszka, Jacynta poleca mu: pozdrów ode mnie serdecznie naszego Pana i naszą Panią i powiedz im, że będę cierpiała tyle, ile zechcą, aby nawrócić grzeszników. My dzisiaj chcemy w szczególny sposób pochylić się nad tą naszą chrześcijańską powinnością. Modlić się i cierpieć za innych. To było największe pragnienie Jacynty. Moi drodzy, doświadczamy naszych osobistych krzyży i różnego rodzaju cierpień. Może kiedy nas to dotyka, pytamy się bardziej, dlaczego to wszystko, co takiego zrobiłem, za co ponoszę karę. Ale musimy też wziąć pod uwagę to, że najszybciej zbawienie osiągamy i wypraszamy dla innych, kiedy podejmujemy z ufnością własny krzyż. Najbardziej wtedy upodabniając się do Jezusa. Może w tym szukajmy bardziej nie naszej winy, nie naszego grzechu, nie naszej słabości, lecz po prostu lepszej okazji do przybliżenia i zjednoczenia się z Chrystusem. Jesteśmy także zaproszeni do tej głębokiej modlitwy, szczególnie do tej modlitwy, jaką jest różaniec, ta wspaniała, cudowna drabina do nieba. Jak wiemy, jest to wspaniała drabina, po której spinamy się na szczyt świętości. Iluż świętych z miłością podejmowało tę trudną modlitwę, wymagającą skupienia i uwagi. Dzieci fatimskie w tym względzie w pewien sposób nas zawstydzają, bowiem zaproszeni jesteśmy do tej modlitwy z wiarą i ufnością. Ale to zaproszenie nie tylko dla jej samego odnawiania, bo tak trzeba, ale by przez nią jeszcze bardziej przychodzić do Maryi, by uwielbiać samego Boga. To przez różaniec możemy włączyć się w dzieło wynagradzania niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi i obrazem Boga. Jak też wypraszać łaskę nawrócenia dla wszystkich, którzy zeszli z drogi prowadzącej do nieba. Wielu dziś z tego się chlubi i czyni jedno z najważniejszych życiowych osiągnięć, że odeszło od Kościoła, od wspólnoty. Musimy podjąć tę modlitwę ochotnie, tak ci, którzy łapali za różaniec w chwilach największych zagrożeń. Dzisiejsza Ewangelia pokazała nam ogromną przestrzeń do modlitwy za wstawiennictwem Maryi. Współczesny świat potrzebuje modlitwy, aby wyrwać go z diabelskich szponów braku szacunku dla godności ludzkiego ciała, nieczystości, niewierności i pornografii. Świat zarzucany jest treściami, które w głównej mierze mają zniszczyć młode pokolenie, aby wspólnoty małżeńskie i rodzinne były zniewolone i rozbite. Uznaje się to za wielki dar wolności, że człowiek może wybierać i decydować, ale czy zdolny jest zawsze opowiadać się za dobrem i za miłością? Czy my potrafimy się za tym opowiadać? Doskonale wiemy, że często może się tak zdarzać, że schodzimy z tej drogi. Moi drodzy, w opinii wielu psychologów, pornografia uzależnia człowieka w sposób wyjątkowy, niezwykle trudny do leczenia. Diabeł chce mieć przede wszystkim niewolników, dlatego tak mocno atakuje współczesnego, wyzwolonego człowieka. Umysł zarażony takimi treściami przestaje być zdolny do zobaczenia pięknej i godności osoby, a serce przestaje być zdolne do prawdziwej miłości. Deprawacja umysłu i serca szeroką falą obiega świat, który wspomaga ów biznes będący zawrzewiem nieprawości i podeptania człowieka jako osoby, jako mężczyzny, jako kobiety. Tak wiele ludzkich dramatów spowodowanych jest właśnie przez nadużycia w tym względzie. Dlatego pokuta i modlitwa to szczególna broń w zwalczaniu tego diabelstwa. Bóg pragnie, aby serca ludzkie były czyste i piękne. Chce, by biły blaskiem piękna miłości i poczucia Bożej godności.
Człowiek jest świątynią Ducha Świętego. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I to na nim i na nas spoczywa wielka odpowiedzialność za to sanktuarium Boga, jakim jesteśmy. Pragnę więc zachęcić was do tego, byście byli wierni modlitwie różańcowej, byście chętnie podejmowali modlitwę w intencji nawrócenia świata oraz by zadość czynić za wszelkie nieprawości, bezeceństwa oraz ludzką rozwiązłość. Tylko modlitwą, pokutą i świadectwem własnego Chrystusowego życia możemy walczyć z nadużyciami, by człowiek prawdziwie zrozumiał, kim jest i jakie jest jego powołanie. Jest powołany do świętości i do jedności z Chrystusem. Niech Maryja, Pani Fatimska, Pani tego miejsca, prowadzi nas po naszych drogach, abyśmy zawsze szukali tego, co Boże, a nie tego, co ludzkie. Maryjo, Pani Fatimska, módl się za nami. Amen. We wspólnocie wiary i modlitwy wypowiedzmy nasze ufne prośby. Módlmy się za papieża Franciszka, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie głosili światu dobrą nowinę i wzywali do nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za pokój na świecie i za rządzących, aby Maryja pomogła im w podejmowaniu mądrych decyzji. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, przybywających na to cudowne miejsce, aby znaleźli ukojenie u stóp Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa, aby wspólne szukanie Boga umacniało więzi ich wspólnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby intencje, z jakimi przybywamy, zostały zaniesione przed oblicze Maryi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, nasz dobry Zbawicielu, dziękujemy za niezwykłe znaki Twojej miłości, za ten znak, którym jest to miejsce, za niezwykły znak Eucharystii, w której uczestniczymy. Dziękujemy za to, że tu jesteśmy i prosimy o wysłuchanie naszej modlitwy, tej wypowiedzianej głośno i płynącej z naszych serc, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam. Serca Twego ranie, o serce naszych królu, pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam. Panie nasz, króluj nam. Boże nasz, króluj nam. Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Jose oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Ty
Ojca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo naszych próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, swe dłonie weź nasz los. I wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości ton. Ave Maria, woła cały świat. Ave Maria, Matko Boga i nas. Ave Maria, woła cały świat.
Ave Maria, Matko Boga i nas. Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi nas do naszego. Amen. Na drogę naszego życia, na ten czas pielgrzymowania, niech dobry Bóg błogosławi. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych spraw, prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Święta Maryjo Królowo, naszych codziennych spraw, prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram. Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą, aż do niebieskich bram.